Hej kochani, widzimy się dzisiaj online, ale też na naszych platformach Spotify, SoundCloud. Widzimy się wyjątkowo, a może i nie wyjątkowo na naszych nowych platformach na naszym YouTubie, który link możecie zobaczyć wszędzie, gdzie będziecie słuchać tego kazania, ale też możecie nas spotkać na IGTV. Jestem podekscytowany, bo to jest nasze kazanie online. W czasie, kiedy jesteśmy dzisiaj pod kwarantanną i większość z nas jest w domu, możecie mieć dostęp do Słowa Bożego, które zmienia nasze życie. Jako Life Church Warsaw wierzymy mocno, że to Słowo jest w stanie dzisiaj zmienić Twoją rzeczywistość, dać Ci nadzieję. Ja się nazywam Maciek Liziniewicz, jestem pastorem Kościoła Life Church Warsaw. Jeżeli słuchasz nas dzisiaj online, odsłuchujesz nas na Spotify, SoundCloud, YouTube albo innych kanałach, to bardzo się cieszę, że jesteś z nami. Dzisiaj będzie niezwykłe nagranie, dlatego że to niezwykłe nagranie to jest nagranie, które dzisiaj będzie kontynuacją naszej serii Credo. To jest trzecie kazanie z serii Credo. Jeżeli nie słuchałeś dwóch poprzednich kazań, to zachęcam Cię do tego, żebyś ich posłuchał. Dlatego że w tych dwóch pierwszych kazaniach i w tej całej serii odpowiadamy na trudne pytania, w co tak naprawdę wierzymy jako chrześcijanie. I kiedy mówimy, że wierzymy, to o co tak naprawdę nam chodzi z naszą wiarą. Jeżeli masz dzisiaj pytania, bardzo szczegółowe i specyficzne pytania, możesz je śmiało zadawać w komentarzach na Facebooku, w naszych DM-ach na Instagramie albo wysłać nam po prostu maila. Ale dzisiaj będziemy kontynuować nasz temat. W dwóch poprzednich kazaniach mówiłem o tym, że wierzymy, że Bóg jest i istnieje i przedstawiliśmy szereg elementów, które sprawiają, że tak wierzymy, ale też mówiliśmy o tym, że Biblia jest prawdą i nie można jej zafałszować. I też przedstawiliśmy szereg rzeczy, które udowadniają to, o czym mówimy i to, w co wierzymy. Dzisiaj będę mówił o tym, dlaczego Bóg jest dobry i dlaczego Jezus jest jedyną drogą do dobrego Boga. Okej, no to zaczynamy, kochani. Wiele osób mówi, że chrześcijaństwo jest bardzo wykluczającą religią. To znaczy, że tak naprawdę chrześcijaństwo wyklucza inne sposoby do tego, żeby Bóg był jedyną drogą, albo mówią, to jest nieprawda, Bóg nie może być jedyną drogą. I myślę, że jeżeli spojrzymy na to z tej perspektywy, to wszystkie inne religie tak naprawdę są wykluczające. Buddyzm, hinduizm czy nawet islam mówią o tym i bardzo ekskluzywnie traktują swoją rzeczywistość, mówiąc o tym, a nie, to my mamy monopol na zbawienie, albo monopol na dostęp do Boga, albo monopol na prawdę. A i wszystkie systemy religijne, a wszystkie systemy wierzeń mówią, że są bardzo, bardzo ekskluzywne, pokazując to. Chcę Wam udowodnić dzisiaj, że przez to, że wierzymy, że Jezus jest jedyną drogą do Boga, wcale nie uważamy, że jesteśmy ekskluzywni, wręcz przeciwnie, wierzę mocno w to, że to, w co wierzymy, jest bardzo inkluzywne, czyli włączające, ok? Każdy system wierzeń od chrześcijaństwa przez inne, tak jak wymieniłem, jest bardzo ekskluzywny, tak twierdzą ludzie, ale chcę Wam dzisiaj powiedzieć, że chrześcijaństwo takie nie jest. Dowód? Proszę bardzo. Jezus jest tym, który przyszedł do ludzi i to Bóg przyszedł do ludzi po to, żeby ich uratować, a nie ludzie muszą przychodzić do Boga, żeby zostać uratowani. To jest bardzo ciekawe. To Bóg przyszedł pierwszy do nas. To Bóg wyciągnął do nas rękę i dlatego możemy mówić sobie, to jest niezwykłe. Poza tym będziemy czytać w wielu innych aspektach tego, co dzisiaj będę mówił, że to nasz Bóg tak naprawdę ma zbawienie dla wszystkich i nie ma wyjątku. Będziemy o tym czytać w wersetach. Biblia mówi o tym, że dostęp do Boga jest dla wszystkich, więc nie ma tutaj mowy o ekskluzywności, nie ma tutaj mowy o wybrańcach. Mamy dostęp do dobrego Ojca, który stworzył Ciebie i mnie. I ta prawda sprawia, że religia chrześcijańska, czy wiara chrześcijańska nie może być ekskluzywna. Ona jest bardzo inkluzywna, bardzo włączająca każdego z nas. Świetna ilustracja na ten czas teraz, okay? Założenie chrześcijaństwa jest bardzo proste. Nie musimy nic robić, musimy tylko kogoś otrzymać. Nie musimy nic robić, żeby zyskać zbawienie, bo to nie czyny nas ratują, ale powinniśmy mieć relację z tym, który doprowadza nas do zbawienia, czyli z Jezusem Chrystusem, bo Jezus mówi, ja jestem drogą. Kiedy Jezus to mówi, że jest drogą, ma na myśli to, że tak naprawdę nie potrzebujesz nic więcej, jak tylko relacji z Nim, bo to On jest odpowiedzią. On jest prawdą i On jest życiem, którego potrzebuje każdy człowiek, niezależnie od swojego pochodzenia i niezależnie od swojej filozofii. Co jest bardzo intrygujące, jeżeli mamy to, a mamy użyć dobrej ilustracji na dzisiejsze czasy, to myślę sobie, że to tak jak ludzie, którzy próbują uciec przed jakimkolwiek wirusem i myślą sobie, potrzebuję zrobić to, potrzebuję zrobić tamto, kiedy tak naprawdę jest szczepionka, która robi wszystko za nas.
Dlatego bierzemy tyle szczepionek w swoim życiu, żeby tak naprawdę szczepionki wykonały pracę w naszym organizmie, żeby człowiek nie musiał się samemu bronić, unikać konfrontacji, chować po domach, dlatego że to szczepionki działają za nas. Tak jest z Ewangelią i tak jest z Bogiem, który nas uratował. To Chrystus wykonał całą pracę za nas, tak żebyśmy my dzisiaj nie musieli wykonywać żadnej pracy. Ale po kolei. Okay? Wierzę w to, żeby zrozumieć, dlaczego Chrystus jest jedyną drogą do Boga i dlaczego wierzymy, że Bóg jest dobry, musimy zrozumieć atrybuty Boga. Czyli musimy zrozumieć charakter Boga. Inaczej wytłumaczę to w ten sposób. Każde plemię ma swoje atrybuty, a mamy bardzo dużo plemion na ziemi. Każdy naród jest takim plemieniem. I to, co wyróżnia plemiona, jest to, że mamy różne atrybuty na ten temat. A inne plemię będzie miało inny charakter, inne zachowania, inny język, inne sposoby na radzenie sobie z tym i z tamtym. Bóg, którego mamy w naszym życiu, Bóg, w którego wierzymy biblijnie, też ma swoje atrybuty i ma swój charakter. I cennym jest to, żebyśmy zrozumieli te atrybuty i ten charakter. Więc dzisiaj powiem wam o trzech atrybutach Boga. Wierzymy, że Bóg jest dobry, numer jeden. Wierzymy, że Bóg jest sprawiedliwy, numer dwa. Wierzymy, że Bóg jest miłością, numer trzy. To są trzy atrybuty, które sprawiają i doprowadzają nas do prawdy o Chrystusie. Wytłumaczę. W psalmie 119, to jest punkt pierwszy dzisiaj, Bóg jest dobry, jeżeli robisz notatki online, słuchasz nas online, jeżeli chcesz sobie zanotować, to możesz zanotować sobie to. W psalmie 119, w 68 wersecie czytamy takie słowa. Jesteś dobry i czynisz to, co dobre. To jest dobry werset, bardzo dobry werset, dlatego że myślę sobie, jakbyśmy rozważali ten werset nawet przez 1000 dni naszego życia, to ten werset będzie sprawiał, że będziemy dochodzili do tej samej prawdy i będziemy karmili się niesamowitą nadzieją. Nasz Bóg jest dobry i czyni to, co dobre. Jak to się ma na przykład do kryzysów takich jak ten, którym się dzisiaj otaczamy? Możemy ufać Bogu, który jest ponad tym, co nas otacza, że jest dobry i koniec końców, tak jak mówi nam list do Rzymian, bo to było największe odkrycie apostoła Pawła, koniec końców jest w stanie wziąć to, co jest złe i to, co nas otacza i doprowadzić do niesamowitego rezultatu. Czasami rzeczy w naszym życiu, elementy naszej podróży przez życie, sytuacje, okoliczności nie muszą być dobre, ale one mogą nas ukształtować i nakierować w dobre miejsce. I tak samo jest z tym, że Bóg jest dobry i robi to, co dobre, chociaż czasami nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć. Psalm 86, werset 5 mówi tak. Ty bowiem, Panie, jesteś dobry i gotów przebaczyć. Jesteś pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają. Zwróćcie uwagę na inkluzywność słowa wszystkich. Zwróćcie uwagę na to, jak bardzo włączający jest ten werset. Kiedy wierzymy w Boga, który jest dobry dla wszystkich, to uwaga, znaczy, że jest dobry dla wszystkich. Jeżeli miałbym 10 palców, a mam 10 palców na swoich rękach, to nie jest tak, że raz, dwa, trzy tutaj omijamy, cztery tutaj omijamy, Bóg jest dobry tylko dla 8 z 10. Nie. Kiedy Biblia mówi o tym, że Bóg jest włączający i chce zbawić i być dobry dla wszystkich, to znaczy, że jest dobry dla ciebie, dla twojego sąsiada, którego nie lubisz, dla ludzi, z którymi możesz się borykać, dla mnie, dla nas wszystkich. Dlaczego Bóg jest dobrym Bogiem? Dlatego, że taka jest Jego natura. Pamiętacie zabawę wchowanego? To jest bardzo dobra zabawa. Nie grałem w nią dawno. Chociaż myślę, że czasami powinniśmy razem z Igą bawić się wchowanego, bo mamy pokój, mamy strych, na którym bardzo łatwo się zgubić. Ale zabawa wchowanego polegała na tym, że ktoś się chowa, a ktoś szuka. W tej zabawie wchowanego to my się chowamy, a Bóg szuka. Okay? Przeczytam wam kilka wersetów, ale zaraz odniosę się do historii. Okay? W ogrodzie Eden, w którym wszystko się zaczęło, kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, kiedy Adam i Ewa popełnili błąd, zjedli z drzewa, z którego Bóg prosił ich, żeby nie jedli. To była jedyna rzecz, która była zakazana w tamtym ogrodzie. Tak naprawdę ze wstydu i z tego, że poczuli różnicę między dobrem i złem i zrozumieli poznanie dobra i zła, ze wstydu zaczęli się chować. I Bóg był tym, który szuka. Bo jest dobrym Bogiem, więc wyszedł pierwszy naprzeciw problemowi. To nie jest tak, że siedział z założonymi rękoma i mówił, o losie, zrobili to. Nie, Bóg zszedł do ogrodu i w tym powietrzu, w tej całej atmosferze zaczął szukać Adama i Ewy. Bóg szuka ludzi, szuka ciebie i mnie. W tych czasach, w których dzisiaj jesteśmy, Bóg nadal nas szuka i chce między nami kontakt, ponieważ szuka ludzi, uwaga, objawia się ludziom, ponieważ szuka ludzi, objawia się ludziom tak, jak objawił się Adamowi. Kiedy Biblia mówi o tym, że Bóg nas szuka, to znaczy, że Biblia nam mówi o tym też, że nam się pokazuje, objawia.
Zobaczcie ten werset z 1 Samuela, 2 rozdziału, 27 wersetu. Pewnego razu przybył do Helego mąż Boży. Tak mówi Pan, powiedział poprzez proroka. Objawiłem się wyraźnie rodowi twojego ojca w czasie jego pobytu w Egipcie, gdy byli poddani władzy Faraona. To znaczy, że ten werset pokazuje nam, że Bóg się objawił ludziom, swoim ludziom, których kochał, w momencie, kiedy byli pod presją i pod złym ciśnieniem, byli w złej sytuacji, bo Faraon rządził ich życiem. Bóg powiedział, objawiłem się tym, którzy byli zgubieni. Drugi punkt na dzisiaj, z trzech punktów, to to, że wierzymy, że Bóg jest sprawiedliwy. Psalm 98, drugi werset mówi tak. Pan objawia swoje zbawienie, okazuje swoją sprawiedliwość. Wierzymy, że Bóg jest sprawiedliwy na oczach narodów. Pan objawił swoje zbawienie, czyli pokazuje się nam, a poza tym okazuje swoją sprawiedliwość. Po pierwsze, Bóg nigdy nie ukrywa swojej misji. Okay? Bóg nie jest zgaduj z gadulą, ani Bogiem, który myśli sobie zgadnij, gdzie jestem, zgadnij, czego chcę. Bóg wszystko w swoim słowie zostawia nam, nie do interpretacji, ale pokazuje nam to, żebyśmy zrozumieli, że wszystko, czego potrzebujemy do zrozumienia tego, kim On jest i kim my jesteśmy, jest zapisane w swoim słowie. I dzisiaj możemy studiować to słowo i wertować to słowo i możemy być nasyceni tym słowem, ale Bóg nigdy nie ukrywa swojej misji. Chce, żeby każdy człowiek, uwaga, każdy naród wiedział o tym, że jest Bóg. Mało tego, Bóg nie ukrywa ani swojej dobroci, ani swojego gniewu. Dlatego, że Bóg jest sprawiedliwy, a sprawiedliwość polega na tym, że pewne rzeczy są dobre, a pewne rzeczy są złe. I Bóg zadecydował o tym, co jest dobre i co złe. I dzisiaj z naszym moralnym kompasem, z naszą duszą, jakiekolwiek masz wierzenia albo jakkolwiek tego nie nazwiesz, wiesz, że są dobre i złe rzeczy, dlatego, że mamy poznanie tak jak Bóg, bo Bóg dał nam to poznanie, żebyśmy mogli dzisiaj rozumieć, co jest dobre, a co złe. I kiedy Bóg mówi o kompasie moralnym, który mamy, używa wielu słów, ale w Rzymian, pierwszym rozdziale, 18 do 20 wersetu możemy przeczytać to. Otóż Bóg nie jest obojętny. Wszelki przejaw bezbożności i niesprawiedliwości ludzi, którzy nieprawością tłumią prawdę, spotyka się z gniewem nieba. Innymi słowy, jeżeli wybieramy to, co jest złe, Bóg się na to gniewa. Jeżeli wybieramy to, co jest chwalebne, to, co jest dobre, to, co jest pozytywne i dobre dla naszego życia i życia innych, Bóg jest sprawiedliwy i cieszy się, że wybieramy dobrze. Potem czytamy, gdyż to On istnieje i jest dla nich oczywiste. Bóg sam postawił im ślady swojej obecności. Jego niewidzialna istota, to jest wieczna moc i boskość od stworzenia świata, przemawia w Jego dziełach. Wyraźnych przecież i widocznych, także nie mają wymówki. Bóg nie dość, że nas szuka, kiedy my się chowamy, to Bóg jest sprawiedliwy i objawia nam się w swoich dziełach i bardzo wyraźnych i widocznych działaniach. Nie mamy wymówki tego, że Boga może nie być, albo Bóg nie próbuje nas znaleźć, kiedy dostaliśmy Jego Słowo i dostaliśmy wszystko wokół, tak żebyśmy mogli zaskoczyć się i nadziwić tym, że jak wielki jest Bóg i co stworzył wokół nas. Bóg objawia się każdej osobie, która chce Go poznać, innymi słowy. Jeżeli szukasz Boga, Bóg objawi Ci się. 10 rozdział Dziejów Apostolskich opowiada nam historię Korneliusza i to jest mega ważne, dlatego że w tej historii mamy precedens, który pokazuje się po zmartwychwstaniu Chrystusa pierwszy raz na ziemi. Korneliusz nie był Żydem, a w tamtych czasach Żydzi rozumieli Boga bardzo dobrze. I Jezus, który zostawia nas z misją, który umiera i zmartwychwstaje, zaczyna nową erę, tak naprawdę erę tego, że każdy może przyjść do Boga i każdy może Go znaleźć i wierzymy, że Bóg jest dobry i Bóg jest sprawiedliwy. I mamy tutaj przykład Korneliusza, Rzymianina, który tak naprawdę szczerze myśli sobie, czy jest Bóg. Jeżeli jest jakieś bóstwo, jeżeli jest jakiś dobry Bóg, to chce, żeby mi się objawił. I w tej historii Korneliusz szczerze szuka Boga, zadaje pytania, być może w powietrze, ale wie, że jest jakieś poszukiwanie. Piotr, apostoł Piotr, który znał Jezusa, przychodzi do Niego i mówi mu Jezusie, Korneliusz i jego cały dom nawracają się i poznają Boga. Są też dzisiaj współczesne historie, jak na przykład historia, nie wiem, czterech Irańczyków, którzy byli w podróży i wszystkim przyśnił się Jezus i tego samego wieczoru poznali Boga. Albo jest historia Aliego, który był w siatce terrorystycznej i Ali tak naprawdę poznaje Boga, dlatego że Jezus mu się przyśnił, kiedy jechał do Mekki na święto, bardzo ważne święto muzułmańskie, czyli Hadż. Podczas swojej wycieczki do tego świętego miejsca Jezus mu się objawia. Oczywiście jest wiele faktów z Europy i z Ameryki, z historii, które po prostu przecedzają naszą historię i nie mam na to czasu, żeby dzisiaj je pokazać, ale Jezus objawia się tym, którzy szukają Boga. Więc jeżeli dzisiaj może jesteś jedną z tych osób, które szuka szczerze Boga, wierzę, że jeżeli powiesz Boże, chciałbym, żebyś mi pokazał, że jesteś. Szukam Ciebie. Mam masę pytań. Wierzę, że w
osobie Jezusa w Ewangeliach i wierzę też, że w duchowy sposób, czasami w niespodziewany sposób, Bóg jest w stanie objawić się Tobie albo innym. Niesamowite jest to, że w Księdze Jeremiasza w 29 rozdziale czytamy bardzo fajny werset i bardzo dobrze znany werset o sprawiedliwości i o tym, jaki jest Bóg i jaki jest Jego atrybut charakteru. Czytamy tak. Ja wiem, jakie wiąże z wami plany, oświadcza Pan. To plany o pokoju, a nie o niedoli. Chcę dać wam szczęśliwą przyszłość i uczynić was ludźmi nadziei. Dobry Bóg i sprawiedliwy Bóg. Wysłucham was, gdy będziecie mnie wzywać i zbliżać się do mnie w modlitwie. Wysłucham was, to jest bardzo ważne. Znajdziecie mnie, gdy będziecie mnie szukać. Tak, gdy będziecie mnie szukać całym swoim sercem. Pozwolę wam się znaleźć, oświadcza Pan. Odmienię wasz los. Zbiorę was ze wszystkich narodów oraz ze wszystkich miejsc do tych, do których was rozproszyłem, oświadcza Pan. I sprowadzę was z powrotem do miejsca, z którego was posłałem. Bóg mówi, że jest dobrym Bogiem. Będzie nas słuchał. I będzie nas szukać, ok? I znajdzie nas, gdziekolwiek jesteśmy, kiedy szukamy Go szczerym sercem. Może dzisiaj jesteś w takiej sytuacji, w tej całej sytuacji kryzysowej, myślisz sobie, ej, naprawdę chyba muszę zacząć szukać jakiejś odpowiedzi szczerym sercem. Boże, czy jesteś? Boże, jaki to ma sens? Boże, kim ja jestem i jaki jest mój plan? Jeżeli nie radzisz sobie z czymkolwiek, wierzę, że Bóg jest w stanie odpowiedzieć ci na te problemy, dlatego że nawet w swoim słowie, a ponieważ Bóg nie może kłamać, Jego słowo jest prawdziwe, Bóg nie może zaprzeczyć samemu sobie. To jest to, co mówi Jego Słowo. To jest to, w co wierzymy. Jeżeli dzisiaj szukasz Boga, musisz wiedzieć, że Bóg jest po twojej stronie, bo jest dobry i czyni to, co dobre. Jest też sprawiedliwy. Więc jeżeli jest sprawiedliwy, nie może zaprzeczyć swojemu Słowu i chce sprawiedliwości dla ciebie. Jeżeli Go szukasz, znajdziesz. A jeżeli Go nie szukasz, nie znajdziesz. Przypowieści 8, rozdział 17, werset mówi to. Kocham tych, którzy mnie kochają. Każdy, kto mnie szuka, znajduje. Każdy, kto mnie szuka, znajduje. Jakie to jest niesamowite w Bożej sprawiedliwości, że ej, możesz szukać i szukać i znajdziesz go, dlatego że Bóg nie będzie się ukrywał przed tobą. Trzeci i ostatni punkt na dzisiaj w naszym niesamowitym kazaniu tutaj w serii Credo jest taki, Bóg jest miłością i mocno wierzę w to, że Bóg jest miłością. Jana 3,16, prawdopodobnie najsłynniejszy, zwany złotym wersetem, prosto z Nowego Testamentu, z Ewangelii Jana mówi to. Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swojego jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne, życie na zawsze. Chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Chrześcijaństwo nie może być wyłączającą, ekskluzywną religią, dlatego że ten werset mówi tak, każdy, kto w Niego wierzy, każdy, kto Go szuka, każdy, kto szuka dobrego Boga, znajdzie dobrego Boga. Nie wiem, czy dzisiaj szukasz, ale jeżeli szukasz, to możesz Go znaleźć, dlatego że ten werset mówi, każdy, kto szuka, każdy, kto w Niego uwierzy, znajdzie ratunek, znajdzie zbawienie i będzie razem z Bogiem. C.S. Lewis, autor Narni, nie wiem czy znacie, Lew, Czarownica, Stara Szafa. C.S. Lewis był jednym z tych osób, które poznały Boga bardzo późno, ale szukał Go całe swoje życie szczerze. C.S. Lewis napisał bardzo wiele esei, książek, był wykładowcą uniwersyteckim. C.S. Lewis w jednej ze swoich rozpraw na temat Bożej sprawiedliwości pisze takie coś. Są dwa rodzaje ludzi, ok? Jest jeden rodzaj ludzi, który zgina kolana i mówi, niech twoja wola się stanie. Jest też drugi rodzaj ludzi, którzy nie zginają swoich kolan. Ale ci, którzy nie zginają kolan, Bóg mówi do nich, ok, niech wasza wola się stanie. Moje pytanie dzisiaj do ciebie jest takie. Wiemy, że Bóg jest miłością. Wiemy, że to objawił. Wiemy, że jest miłością dla każdego, dlatego Bóg tak ukochał świat, że każdy może do Niego przyjść. Moje pytanie jest następujące. Czy chcesz być tym, który ugnie kolano przed Bogiem i powie, to jest twoja wola, bo wiem, że jesteś dobrym Bogiem i masz dobre plany? Czy chcesz powiedzieć, nie będę uginał kolan przed Bogiem, nie będę wierzył w Niego, ale wtedy tak naprawdę niech twoja wola się dzieje. Decyduj sam o sobie. To wszystko w temacie sprawiedliwości jest niezwykłe, bo Bóg jest cierpliwy i jest sprawiedliwy. Jego dobroć polega na tym, że kiedy Go szukamy, On nam się objawia. Bóg dał nam wolną wolę. I dał nam tą wolną wolę, żebyśmy tak naprawdę mogli zyskać życie wieczne, albo mogli po prostu nie wybierać tego życia wiecznego. Bóg nie chciał robotów, Bóg nie chciał stworzenia i ludzi, które będzie na podobieństwo Jego, ale będzie uzależnione od Niego. Mamy dzisiaj prawo. Możemy wyrwać się z ziemi, w której jesteśmy, albo możemy być zasadzeni w tej glebie, w której zostaliśmy stworzeni. Zawsze ten przykład mnie fascynuje, dlatego że wiemy, że kwiat albo roślina, która wyrwana jest ze swojej oryginalnej gleby i przesadzona w glebę, która nie jest dla niego życiodajna, umiera. Bóg mówi do nas, ja jestem dobrą glebą dla ciebie i myślę, że dzisiaj możemy wybrać Boga, który jest dobry i sprawiedliwy,
a Jezus jest jedyną drogą, tak jak pokazałem wcześniej, że kiedy szukasz Boga, Jezus jest objawiony. Jezus sam powiedział, ja jestem droga, prawda i życie. Jeżeli szukacie prawdy, prawda jest we mnie, bo ja jestem prawdą. Jeżeli szukacie właściwej drogi, ja jestem właściwą drogą. Jeżeli szukacie życia, bo tego życia nie macie, jeżeli szukacie nadziei, bo tą nadzieję straciliście, jeżeli szukacie pokoju, bo otacza was strach, wierzę, że Jezus jest odpowiedzią. Dam wam ilustrację na sam koniec, logiczną ilustrację. To będzie ilustracja słowna, dlatego że ilustracje słowne bardzo dużo są w stanie zaprezentować. Kiedy mówimy albo rozmawiamy z osobami wokół nas, używamy trzech sposobów komunikacji, ok? Jednoznacznego, dwuznacznego albo analogicznego. Okay? Możemy mówić do kogoś jednoznacznie, dwuznacznie albo analogicznie. To znaczy, że albo używamy słów w tym znaczeniu, w jakim są, albo używamy słowa w podwójnym albo w potrójnym znaczeniu, albo tak naprawdę mówimy coś, ale tak naprawdę na myśli mamy o wiele głębszą rzeczywistość. Taka jest rola języka. Jednoznaczność, dwuznaczność i analogia. Na przykład, okay, jeśli powiem ci, słuchaczu dzisiaj, że cię kocham, jeśli powiem ci, że moja żona Iga cię kocha, to dobrze wiesz, że kochamy cię po ludzku, kochamy cię po chrześcijańsku, kochamy cię tak, jak Jezus przykazał, żebyśmy cię kochali. I to jest jednoznaczne, dlatego że ja i Iga kochamy ciebie, osobę, która nas teraz słucha, jednoznacznie. Ale jeżeli na przykład powiem tak, ja kocham ciebie i ja kocham Igę, to już nie jest jednoznaczność. Bo dobrze wiesz, że kiedy Iga jest moją żoną, nie mogę kochać Igi tak samo jak ciebie, słuchaczu, dlatego że nie jesteś moją żoną. Innymi słowy, kocham ciebie, ale Igę kocham. Kocham Igę, ale kocham ciebie. Jest różnica i to jest ta dwuznaczność w słowach. Jeśli zapytałbyś się mnie na przykład, czy dobrze gram w kosza, mogę ci powiedzieć, myślę, że dobrze gram w kosza. Ale kiedy zapytałbyś się Marcina Gortata, czy dobrze gra w kosza, Marcin Gortat powie, ej, dobrze gram w kosza. Tylko że moje dobrze, a dobrze Marcina Gortata, to jest przepaść. Moja gra jest dość płytka, ale gra profesjonalisty jest dość głęboka. I to jest ta analogia w języku. Jeżeli ja mówię, że gram dobrze jako amator, to moje amatorskie granie dobrze jest analogią, ponieważ kiedy wiem, że Marcin Gortat gra dobrze, a używam tego samego słowa, analogicznie wiem, że Marcin Gortat gra o wiele lepiej, dlatego że jest profesjonalistą. Okej. Okay. To, do czego służy ten przykład, jest następujący. Kiedy mówimy, że Bóg jest dobry, Jego dobroć jest o wiele lepsza niż nasza dobroć. Nie możesz porównać swojej dobroci do Jego dobroci. Kiedy mówimy, że Bóg jest sprawiedliwy, Jego sprawiedliwość jest o wiele wyższa. Jego sprawiedliwość jest niezmierzalna. Nie jesteśmy w stanie porównać Jego sprawiedliwości i Jego rozumienia do naszej sprawiedliwości i do naszego rozumienia. Dlatego wszystko jest alegorią, wszystko jest analogicznie inne. Jeżeli mówimy, że kochamy tak, jak Bóg kocha, nie możemy tego powiedzieć, dlatego że Jego miłość jest o wiele głębsza niż nasza miłość. I myślę, że ważne jest to, żebyśmy zrozumieli, że nie ma jednoznaczności ani dwuznaczności, ale jest coś niezwykłego w tym, kiedy Bóg mówi, że nas kocha, coś niezwykłego, kiedy Bóg mówi, że jest dobry i nie musimy tego rozumieć, coś niezwykłego, kiedy Bóg mówi, że jest sprawiedliwy, bo Jego sprawiedliwość jest zupełnie czymś innym. Kiedy Bóg cię kocha, to jest analogicznie nie do opisania, dlatego że Jego miłość jest głęboka. W liście do Rzymian znowu czytamy, że nic nie jest w stanie nas oddzielić od miłości. A wiemy, że w ludzkim przypadku tak nie jest, bo jesteśmy w stanie odciągnąć człowieka od ludzkiej miłości. Jesteśmy w stanie rozerwać ludzi, ich miłość może nie przetrwać, ale w Boża miłość? Bożej miłości nie da się zasypać. Boża miłość jest głęboka i jest szeroka i nie da się jej pokonać. Nic nie jest w stanie nas oddzielić od tej miłości. Dzisiaj, kiedy szukasz Bożej miłości, kiedy szukasz pokoju, kiedy szukasz prawdy i kiedy chciałbyś widzieć dobroć, czy mogę cię zachęcić do tego, żebyś wybrał dzisiaj Jezusa? Może Go nie znasz i może nie rozumiesz wszystkiego, o czym dzisiaj mówiłem, ale wierzę, że Bóg jest dobry. Wierzę, że Bóg jest sprawiedliwy i wierzę, że Bóg jest miłością. I dzisiaj w tym czasie niepokoju wierzę, że chcesz pokój. Dzisiaj w tym czasie braku perspektyw i może tego, że lękasz się i masz ogromny strach, jest Bóg, który ma dla ciebie doskonały plan. I Jego ręka cię nie wypuści, dlatego że Jego miłość jest zupełnie inna niż nasza ludzka miłość. Kiedy ty odtrącisz miłość po ludzku, to drugi człowiek jest zraniony. Gdybym ja ci powiedział, kocham cię, bądź ze mną, kocham cię, przejdź ze mną przez życie, ale odtrąciłbyś mnie, ja bym był zraniony, bo ja bym coś stracił. To jest ludzka miłość. Moje ego by zabolało, moja niedoskonałość by powiedziała, dlaczego mnie odtrącasz? Ale widzisz, kiedy odtrącasz Boga, kiedy mówisz Bogu, nie potrzebuję cię, nie chcę twojej miłości, to Bóg płacze i Bóg jest smutny, dlatego że wie, że ty coś straciłeś, a nie on coś stracił.
Wiecie, że Jezus zapłakał tylko dwa razy w Ewangeliach. Nie ma innego wersetu o tym, że Bóg jest smutny albo płacze, oprócz tych dwóch wersetów. Jeden możemy znaleźć w Ewangelii Jana w 11 rozdziale, w 35 wersecie, kiedy wiemy, że Jezus zapłakał. I zapłakał tam dlatego, że jego przyjaciel Łazarz umarł. I widzicie, nawet Jezus nie zapłakał dlatego, że Łazarz umarł. Jezus zapłakał dlatego, że było mu przykro z powodu tego, że był ogromny ból w sercu siostry Marii. I ona też była smutna z powodu śmierci Łazarza, ale Jezus nie płakał dlatego, że nie miał perspektywy, bo powiedział, że go ożywi. Było mu po prostu smutno po ludzku. Ale drugi raz, kiedy Jezus zapłakał, zapłakał dlatego, że wiedział, że Jerozolima go odtrąca. Jest werset, w którym jest napisane, że Jezus zapłakał nad Jerozolimą, kiedy do niej wchodził. Co oznacza tylko, że Jezus płacze i Bóg płacze w swoim sercu, kiedy tracimy perspektywę miłości Bożej. Nie płacze dlatego, że jest mu przykro, bo jest odtrąconym Bogiem, ale płacze dlatego, że my coś tracimy. Jeśli odrzucisz Jego miłość, stracisz coś bardzo ważnego. I to jest moje przesłanie na dzisiaj. Możesz być podekscytowany tym, w jaki sposób Bóg Cię kocha. Nie musisz być sfrustrowany tym, że Bóg jest niedostępny, bo wiemy, że kiedy Go szukamy, znajdziemy Go. Możemy się cieszyć i być podekscytowani tym, że Jezus jest jedyną drogą. Dlaczego ludzie mówią, a jestem smutny z powodu tego, że Jezus jest jedyną drogą, dlaczego nie ma innych dróg do Boga? To jest najlepsza droga, mieć relację z kimś, kto nas do Niego doprowadzi. Nie ma lepszej drogi. Dzisiaj chcę Cię zachęcić do ekscytacji w Twoim życiu, że Jezus jest jedyną drogą. Masz wolną wolę. Możesz zaakceptować Jezusa albo nie. Twój wybór. Dzisiaj chcę się z Tobą na sam koniec pomodlić. Jeżeli potrzebujesz dzisiaj być z Bogiem, jeżeli potrzebujesz Bożego pokoju, jeżeli potrzebujesz innej perspektywy i chcesz mieć relację z Bogiem, który jest drogą, prawdą i życiem, zachęcam Cię do tego, żebyś zaczął dzisiaj swoją relację z Jezusem. Zrobimy to tu i teraz. Tak jak mnie oglądasz, tak jak mnie słuchasz. Możesz pomodlić się tą prostą modlitwą. Ta modlitwa nie jest żadnym magicznym rytuałem, ta modlitwa jest modlitwą ze szczerego serca. Tak jak czytaliśmy, jeżeli szczerze szukasz, znajdziesz mnie. Tak mówi Bóg. Więc dzisiaj chcę, żeby ta modlitwa była Twoim poszukiwaniem i Twoimi drzwiami, które otworzysz sam dla siebie, po to, żeby zacząć relację z Jezusem. Możesz powtarzać za mną. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że jesteś drogą, prawdą i życiem. I wybieram Ciebie. I chcę, Boże, żebyś pokazał mi się taki, jaki jesteś. Wierzę i wyznaję, że jesteś dobry, sprawiedliwy i że jesteś miłością. Przepraszam Cię za moje pomyłki, ale dzisiaj chcę znaleźć Twój pokój i chcę stać się częścią Twojego Królestwa. Jezu, wyznaję, że jesteś moim Panem i Zbawcą. Amen. Jeżeli pomodliłeś się tą modlitwą dzisiaj z nami, bardzo się cieszę. Chciałbym, żebyś napisał nam to w prywatnej wiadomości, a może nawet w komentarzu, żebyśmy mogli się do Ciebie odezwać. Chciałbym, żebyś napisał nam DM-a na Instagramie albo wysłał nam wiadomość na Facebooka. Daj nam znać, bo wierzymy, że Bóg jest w stanie zmienić Twoje życie, jeżeli pomodliłeś się tą modlitwą, zacząłeś fantastyczną podróż. Jesteśmy z Tobą, kochamy Cię. To tyle. Do zobaczenia za tydzień na naszym podcaście albo audio, kiedykolwiek będziesz tego chciał.